Poznańskie Muzeum Broni Pancernej znowu zaskakuje. Właśnie odnowiło i przeznaczyło na ekspozycję dwa nowe pojazdy z czasów II wojny światowej. Ten amerykański niszczyciel czołgów, ale również samochód wiążący się z armią generała Andersa. Oba pojazdy dzisiaj szturmem zdobyły serca miłośników militariów. Ten lis, czyli kanadyjski Fox, budowany na potrzeby aliantów w czasie II wojny światowej, lśni nowością. Ale dwa lata temu w ostatniej chwili został uratowany dla potomnych. Zadzwonił do mnie pan Adam Sikorski z TVP Historia i powiedział mi, że mamy porucznika w Sycylii, w Sigonelli, który odnalazł dwa bardzo ciekawe pojazdy na złomowisku. Poprosiłem o kontakt. Jak się dowiedziałem, że 5 dni, można powiedzieć, dzieliło nas od tego, że te pojazdy miały wylądować w Hucie, no to poprosiłem, mówię, jeżeli tylko można, zabezpieczaj, przywóź do bazy. Proszę sprawdzić, czy kierunki się palą. Kustosz muzeum sprowadził auto do Polski. To przedsięwzięcie było dla niego szczególnie ważne. 15 pułk UAN w Poznańskich w armii generała Andersa posiadał 33 takie pojazdy. Ten będzie jedynym takim pojazdem w Polsce przypominającym chwałę polskiego oręża. Fox, bo on jest taki nieduży, malutki. Ja zawsze mówiłem, że małe jest piękne. Poza tym Fox, czyli lis, będzie miał brata, bo my przecież jeszcze mamy samochód pancerny Dingo, który też jest w barwach 15 pułku UAN-u. O jakichkolwiek wygodach w takim aucie można zapomnieć. Ma 4-osobową załogę. Ja jak zobaczyłem tą wieżę, to sam się dziwiłem, gdzie tu się 3 członków załogi mieści. No ale mieści się. Wyposażony takim podstawowym uzbrojeniem to były 2 karabiny maszynowe, 2 Browningi, 50 i 30. Mogę zdradzić, że mamy już kopię tych karabinów. Nie tylko broń, ale i przede wszystkim silnik udało się wprawić do tego unikatowego pojazdu. Podobnie było z Jacksonem, amerykańskim niszczycielem czołgów, które odegrały wielką rolę w przełamywaniu pod koniec II wojny światowej niemieckiej obrony w Ardenach. Ten, który wzbogaca poznańską kolekcję, pochodzi jednak z bratniej armii PRL-u. Pochodzi z armii byłej jugosłowiańskiej, później słoweńskiej i w dalszej kolejności trafił w nasze ręce. Te stare drugowojenne czołgi nie tylko strzelały do niemieckich Tygrysów i Panter. Po wojnie sprzedawane były przez Amerykanów wielu armiom, również jugosłowiańskiej. Walczyły jeszcze w latach 90. w czasie bratobójczej wojny na Bałkanach. Ten M36 do Poznania przyjechał ze słoweńskiego muzeum. W Słowenii, odbierając go tam, było miło niespodzianko to, że on ma zespół napędowy, silnik z naszych czołgów, które znamy, czyli T-55. To jest taki sam silnik, podzespoły, więc nie mieliśmy aż takich problemów. Niemniej jednak przez to, że on stał kilkadziesiąt lat w jednostce wojskowej w Słowenii, nieruszany, nieodpalany. A muzealnikom z Poznania udało się M36 wyposażyć w charakterystyczne pokrywy wież, która w odróżnieniu od klasycznych czołgów nie ma tutaj włazów. Muzeum Broni Pancernej w swojej kolekcji ma już ponad 100 pojazdów. Jak zapewnia kustosz muzeum, wiele z nich, tak jak te, będą prezentowane w ruchu na specjalnych pokazach. Krzysztof Czuk, Puls Dnia.